Eluwina, jestem Promi, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku, oczywiście z serii Cyberpunk. Jak też dobrze zauważyliście, codziennie wlatuje Cyberpunk. Myślę, że to wam się spodoba. Ja sobie muszę przyciszyć trochę grę. Dobra, piękny jest ten loading screen. No i co? Kontynuujmy. Lecimy. Coś tam z Flatheadem było, pamiętam wczoraj. Dobra. Okej, ale tu są fajne brońki, Jack. No i chyba nie można, dobra. Ej, halo? Okej, tędy. Ej, wkręciłem się w fabułę mega. Dobra. Też nieświadomie w ogóle wyszło to daily. Początkowo miało być to co jakieś dni, ale jednak to co dzień wrzucam. O, to tego nie chcę. Myślę, że wam się spodoba seria. Oczywiście ja to nagrywam dużo przed wydaniem tego na YouTube. Co to było? O, jakiś znaczek. Okej. Zajebiście. Tu też coś jest. Lecimy, dobra. Chyba można spaść. To mi się podoba. Nie podoba mi się to, że on idzie do nas. To se szukaj. Nie to. Tamto, no. Się boję, że w to walnę i tu nam coś dźwięk odda. Pobawmy się, żeby być cicho. Taką zabawę się pobawmy. Dobra, go. Moja amunicja, moja pozycja mu gówno da. Fuck. Ała! Flashbang poleciał. Chodź do nas.
Tylko, no nie wiem. Dobra. Tu jest typo. I tu. Dobra. Dobra. Co mam za broń? No. Fuck, trochę na mnie idzie. Tak, to jest to, co myślę. Właśnie. Niezłe ruchy. Nara. Co ja tu mam? Chyba, że mogłem ją tu wsadzić. Dobra. Lecimy do góry. Chwila, chwila. Ja wam muszę tu trochę podgłośnić grę. Dobra, chyba jest git. Okej, lecimy po tamtego typa. Nara. Sorry, w trybie monitoringu byłem. Fuck! No debil ze mnie. Zepsułem, tak wiem. Nie musicie wypominać. Dajcie w górę znać, jak wam się podoba seria Cyberpunka. O nie, Jotowa, wszystko, no dobra. Sorry, że ci przetruję, skoczę, ale speedrunuję to. Mordo. To z taśmy produkcyjnej, a myślałem, że lubisz mięso. Fuck.
proszę państwa, Jackie Wells! Teraz się skończy rumakowanie! Rusz się do bycia! I to ja rozumiem! Kurwa. Fuck. Ale zapsułem. Fajnie, fajnie. Ej, szyba działa zarąbiście. I ta ich broń. Dobra, do góry lecimy. Wystawię, nie mówię, bo się skupiam na grze, no nie? Nie chcę wchodzić w dialogi i innego typu tutaj wypowiedzi. Kurwa. Ale się zesrałem. Zaraz się skończy rumakowanie! Dostał w głowę, a żyje, no nie? Okej, łatwo. Okej, podoba mi się. Nic nie ma, dobra. Ta jest. Jestem skubiony. Skupiony, powiedziałem skupiony. O, wow. A. O, cholera! Oj, się zesrałem. Ale się zesrałem. A jest sram się definitywnie tego gówna. Gdzieś ty, Jack? O cholera!
on idzie za mną, on za mną chodzi. O ja pieprzę. Nie będę potem spał przez to gówno. Tu jest Jack. Idzie tu, idzie tu, idzie tu. Głowę, dobra. Oj. Fuck, ma tarczę z tej strony, no. A! Dobrze, że tu nie idzie. Właśnie to powiedziałem. O Boże! Chyba do ciebie. Cisza przed burzą. O! Tak, trafię go, no. Czemu mnie zawsze widzi, co? Pistolecika go załatwiłem. Biorę wszystko, kurwa. Dobra, to jest git. Okej, ładnie tu. Okej. Myślałeś, że się więcej nie spotkamy, co? Naiwne biedactwo. I co teraz? Może powinnam sprawdzić, co tu robicie. Może. Tylko będziesz musiał nauczyć się wykonywać polecenia. Wiesz, jakby ci to powiedzieć, nie zawsze się da. Rel.
to zrobisz tak, żeby się dało. Następnym razem, o ile taki będzie. Zabezpieczyć teren! Zwijamy się, Mano. Okidoki. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Jackie. Dzięki. I wzajemnie. Za ciebie mi się podziękuję. Tworzymy zgrany duet. Chciałbym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą też. Serio. Burel. Daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. Oj, tak. Co ja tu sprawdzę? Samo ty w kontaktach. Dexter, Jackie, coś tam. Dobra. Do zobaczenia. Muszę lecieć, na razie. Czekaj, muszę kończyć. Nic nie widziałaś. Sobie myślę, nasz skok jest wielkim powrotem Dextera DeShawn na fikserską scenę, co? Kilka lat przymusowych powrotów zbudowanych, przyznaję. A jak wracać, to z przytupem? DeShawn to nie tylko nazwisko, to już marka. Najwyższa pora przypomnieć o nim wszystkich zainteresowanych. Ale jedno mogę obiecać, panie. Jeśli mnie nie zawiedziesz, dostaniesz to na oła. Ale ładnie tu, dobra. Skołujmy sobie jakąś działającą furę. Wróćmy do rozmowy. Mam Flatheada. I ja byłem z tym kłopoty. I co z militarem? Dogadaliśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Maelstroma. Czyli zapłaciłeś za Flatheada korporacyjnymi pieniędzmi? Nie, pomyślałem, że ta kasa przyda mi się na inne wydatki. A robota po prostu zabrałem. Tak po prostu. Dokończymy innym razem. Ech, przestań mi atakować, no. Elo. Przypomnij, na czym stanęło? Nie mogę dłużej rozmawiać. Au. A, no tak. Okej. To, o czym mówiliśmy? Przemocą. Aż. Sorki, ale jestem ciekaw, co to robi. 8D55. No, niżej, halo. Chwila. A co ze spotkaniem ze mną, panie? Czekaj. Ja chcę to zrobić. Niech będzie. No tak, dobra. 55. D8. No? 8D znaczy się. A, jeszcze coś. Parker. Lizba. Tam jest gdzieś. Dobra, furę potrzebuję. Człowieku! Mam strzelbę! Masz przestrzeń!
Łap bombkę. Na święta. Szukam auta. O! Fuck, amunicja mi się skończyła. To aż tak. Super, ja je kocham. Sorka. What the fuck? Zaraz tu będzie jechał patrol. Cholera. A ja tam miałem się udać. Okej. Nowy GTA. Okej. Okej, wdałem się w strzelaninę z policją i typami. Kocham przebijać opony ludziom. Zapraszamy. Siemano. Of course. Jasne, wchodzę. Najpierw zasady. Pamiętaj, bez żadnych krzywych akcji w środku i bez nagrywania. Żadnych dragów, żadnego obmacowania. Spodoba ci się to, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz Brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Przecież wiem, nie wypełzłem spod kamienia. Chodź. Baw się dobrze, Skarb. Taką delikatną masz tę buźkę. Welcome. Co dla ciebie? Co można tu dostać fajnego? Mordę. Ula la la. Chyba to zaszalejemy, co? I kupię sobie jeszcze to. Ej, może coś mocniejszego jeszcze? Coś. O, coś takiego. A tego to może. Tyle. Szukam Evelyn Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Ja kurwa.
Jestem V. Mam tu umówione spotkanie. Miło cię poznać. Mateo. Gdzie znajdę Ewelinę? To spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. O, huhu. Ciocia May taka niebiesko-włosa? O, tak. Witaj. Jestem Peter Parker. Wiedziałam, że to ty. Senso? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. A może po prostu zgadywałam? Właściwie, dlaczego spotykamy się akurat tutaj? Jakby to powiedzieć, nie pasujesz do tego miejsca. Potraktuję to jako komplement. A teraz chodź ze mną. Porozmawiamy o interesach. Tamta tam wywija na parkiecie. Będziemy w loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Ja chcę się napić. Chwila. Czy ja w eku nie mam picia? Opa, ja weź się napij, o kurwa. Oj, mam fazę. A się najebałem. O, ja mam fazę. Widzicie, jak ekran chodzi? Się napieprzyłem. Dex dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny i godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Znam się na swojej robocie i mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Poza autem. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś więcej niż obrabiania datatermów. Czegoś znacznie więcej. Możesz być spokojna, jestem najlepszy. Adex uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą, od dawna ze sobą pracujecie? Pracuję z nim od niedawna. Słyszałam o dwóch typach fikserów. Jedni mają stałe ekipy, na długich kontraktach i krótkich smyczach. Tacy fikserzy cenią lojalność i przewidywalność. Ale Dex musi należeć do drugiego typu. Pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik. Kluczową technologię programu Secure Your Soul. Należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja... Starka się bawimy? ...niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Nie. Jakoś do tej pory nie był on po drodze. Żałuj. Moim zdaniem szef kupił i sprzedał duszę diabłu za talent. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Yorinobu Arasaka. Yorinobu Arasaka? To on jest tutaj? Nie czytasz gazet? Wszyscy pisali o przyjeździe Yorinobu do Night City. To w końcu dziedzic Imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. Star Warscy. Arasaka planuje przejęcie władzy w Night City? Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować.
Yorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki. W tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Netwatchem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego asa, czy mam mówić jaśniej? No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasaka? Okej. Co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź. Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Najlepsze. Czy idzie się nawalić? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornole w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne dla ludzkiej percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie potrzebujesz. Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Yorinobu. Relik będziesz musiał zlokalizować. Nie wiedziałem, że to takie duże. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Wchodzimy na backstage. Zaraz, to ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Przyczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Nie, to żaden problem. No to zobaczmy ten Braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. Okej. Okay. Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie. Chyba, że się nawalę jak teraz. Siema, Judy. No, jesteście. To jest V. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki Braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Nieźle się tu urządziłaś. To wszystko służy do obróbki Braindance'u? Mhm. Analizery, wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal akustycznych i emocjonalnych, translator mimiki. Judy! Wiem, wiem. Skompilowałam to twoje nagranie F. I jak? Będzie okej? Okay? To zwykła surka. Żeby tak zamontować marzenie. Mhm. Najważniejsze, żeby V mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Aha. A co, ja duchem jestem? Radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z Jig Jig Street. To co? Wpuścisz V do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej. V, pływałeś już wcześniej w surowym Braindance'ie? Dam sobie radę. Po prostu zróbmy to. Okej. No dobra, ładuj tułeczek na fotel i zaczynamy. To jest, tylko nie przejdź przeze mnie więcej. Wytyfy. Najpierw muszę stworzyć twój profil sensoryczny. Czaj. Okej, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj. Zaczynamy. Siedź nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Okej. Teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorów. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Dostajesz sporo zleceń tego typu? Tak, ale to zwykłe materiały od dziewczyn z klubu.
Rutynowe kalibracje braindance'owych mornosów. Podkręcasz orgazmy. Raczej wycinam bzdury. Na przykład niepotrzebne emocje aktorów. To rutynarze. Pieprzą się mechanicznie, myślą o pierdołach, kredytach, mężach, żarciu. Ale nawet na takich fuchach da się tak modelować emocje, żeby były niepowtarzalne. Liczniki receptorów. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączę ci na początek jakiś przykładowy braindance, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu... A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować. Ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś... Dobra, zaczynajmy. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do braindance'u za 3, 2, 1. Okej. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj! Wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, wchodzisz. Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba, powiedziałem! Kasa, ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Okej. Oddychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. Było aż za mocne. Czułem tego kolesia, jego stres, ból, lęk i nadzieję. Zmieszany z czymś jeszcze. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Okej. Czy taki VR w cyberpunku. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja pozycja. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz je nawet zapauzować w dowolnym momencie. No ja tam. Dawaj. Wypróbujmy. Cofnij nagranie do samego początku. W porządku. A teraz przewij nagrany kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz. Zgarniasz szmal, wypadasz. Przedaj nagranie do samego początku. Okej. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Okej. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od kumpla. I zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy braindance tym świrom ze studia. Jasne. I pamiętaj! Wszystko na maksymalnej pompie. Okej, tutaj. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. Okay. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko.
Nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. Klikam lewy shift, no ja... Ech... Być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Fajki, skrzepiam rozerwów i ze trzy prepaki. Mamy promocję na podpaku. To coś w rodzaju granicy rzeczywistości zarejestrowanej przez nagrywającego. Edytor nie wypuści cię bez tego. I jak wrażenia? To jest niesamowite. No. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Pobaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywające. Czaję, czaję. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury tła. Nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta w żelacie. Ty! Gleba powiedziałem! Kasa! Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewin do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Okej. Ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajebię jak pierdolonego psa! Widzisz? Wystrzelili go. A on nawet nie widział, skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz, co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Where? Musisz zarejestrować naszego strzelca. Zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się... Gdzie? ...sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. Okej. Okej. Prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Wyjdźmy. Ale fajna zabawa, no. Co, że tak mało mówię w tym odcinku, jest tu po prostu dużo dialogów, a nie co się wcinać, no nie? Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tam ten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej, okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Wyluzuj. Nic się przecież nie stanie. Chyba nie zdajesz sobie sprawy, ile ryzykuję wpuszczając was tutaj i grzebiąc w tym materiale. Wszyscy ponosimy ryzyko. Więc albo łączę się z T-Bug i kończymy tę robotę, albo wychodzę. Judy, proszę. W porządku. Dzwoń. Miejmy to już za sobą. Co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z Konpeki Plaza. To Braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym Braindance. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę.
Powinieneś dostać wezwanie właśnie teraz. Aha. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, okay. Jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam czasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Go. Ciekawe, czemu mają taką spinę, dobra. Zróbmy ten materiał i po tym materiale sobie skończymy odcinek. Jesteś tylko kawałem mięsa do wzięcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. On mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Rozwoić się proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Słyszę coś? To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami do pokonania. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, którą się wydaje, że jest wieczny. A wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Wyobrażenia o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Ciekawe. Muszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiednim... Przyjąłem do wiadomości. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Gdzie to może być? Przepraszam, że musiałeś czekać. Interes. Jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę jej przejdzie. Mhm. Pracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać żądanie? Tylko jedno. Skup się na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było u nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Okej, fajne. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Okej. Fuck. Co to jest? Nie wiem. Ja pierdolę. Jakbym sam się z nim. Skup się na istotniejszych sprawach, Vi. No tak, brakowało mi tego. Wiem. Ciebie. Chciałem to zrobić. Ci się spodoba. Czuję, że ci się spodoba. What? Jak mam to zrobić? Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej sprugie w trakcie skoku. Dobra, co?
Jeszcze mam zrobić. No i coś na żółtą miga niby. Ale to są piksele. To, chciałem to zeskanować. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Okej. Okay. Utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie, moglibyście go uszkodzić, a nie w warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Ej, fajne to jest. Tu coś było? Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażenie hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie wiotrzyków w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. Tu coś mam do zeskanowania. Nie wiem co i nie wiem gdzie. Tu coś było? Tak mi coś tu migło. Stop. Za chwilę nie przejdzie. No. No, no. Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Tak. Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. Okej, okay, tu chyba może być. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. No jednak nie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. Pusty dom. Okej. Okay. Mówiłem, że pusty dom. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mhm. Mamy to. Dobra robota. Yeah. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Po co skanować systemy? Spadamy stąd. XD. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. Feedback, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. A zaczęła mi policja. No bo ktoś coś... Zostaw go sobie. Piszę do rachunku Evelyn. Dziena. To przenośny edytor. Obsłuży też inne braindance. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Spokojnie. Wszystko mam pod kontrolą. Jeśli wasz plan się posypie i oni mnie namierzą... Judy, odpuść.
Nikogo nie namierzą. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. Jasne, okay. Że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. To elo, Judy, a co ty tu masz? Pozwól jeszcze na chwilę. Nie wpakuję cię w kłopoty. I mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. To zależy. Od czego? Od tego, czy będziesz wtedy sam, czy na przykład w towarzystwie Netrunnera. Żadnych Netrunnerów. Obiecuję. Na razie. Adios. Przejdźmy się. Ciekawe. Dobra. No co myślisz? Gdzie ona polazła? Tu. Informacje o Yori. Co ja włączyłem? Braindance z Konpeki. Perfekcyjny plan. Robota, która zdarza się raz na milion zleceń. Mhm. Dzięki. A teraz czekam na puentę. To po prostu brzmi za dobrze. Gdzie tu jest haczyk? No co ty? Chcesz zrezygnować? Po prostu powiedz mi, że naprawdę masz wszystko pod kontrolą. Że nie pakujesz mnie w gówno, z którego już się nie wygrzebię. Vi, nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Siedzimy w tym oboje. Uwierz mi, wszystko jest pod kontrolą. Pójdź sobie. Okej, co teraz? Vi, zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Jeśli się zgodzę, to będzie mieć poważne konsekwencje. Wiem. Dlatego się zgodzę. Decyzji, to musi zostać między... Ej, jest czas grze, druga 30. 50%. Z taką kasą i kompas. I będę spalony. Dex nie wybaczy takiego przekrętu. Dex nie jest jedynym fixerem w Night City. Za to moja propozycja jest jednorazowa. Przemyślę to. Mm-hmm. W razie czego dzwonię. Prześlę ci swój numer. Okej. Okay. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Czas ucieka, Vi. Mogę też z nią pogadać, albo podsłuchiwać ich? Chyba nie. Czas ucieka, Vi. C'est la vie. Obserwujemy. Masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z Konpeki. Tybak już do mnie dzwoniła, analizuje materiał. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie mnie szybko. Szczegóły omówimy w Afterlife. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia, panie Vi. Chcę się napić. Hej, bardzo. Dzięki, będę się zbierać. Vicofie. Ficofie! Ficofie! Ło, ale się nawaliliśmy! Ale mamy fazę! Dobra. Więc dziękuję za oglądanie, widzowie. W kolejnym odcinku sobie porobimy kolejne rzeczy. Jestem pijany, ale już nie. Taka fura, taka. Dobra, bierzemy tam. Dobra, no to jednak ten. O, nie mogę. Szkurna. O, nasze poprzednie auto. Nie wzięli.
A mogłem wziąć. Która to powiedziała? Poproszę. Litości. Sorki. O ty kurde, za tę szybę to masz, kuźwa. Cholera. Bywaj, już się o to chodziło. Cabrio, ładne. Kurde, czujesz jak w GTA. Nie, no zdechłem, no. Dobra, więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z Cyberpunka oczywiście. No i nie tylko, bo chyba też innej serii. Nie wiem, czy ją wrzucam, czy nie. Czy to wszystko się udało. O, dopiero tu jestem. Dzięki, będę się zbierać. A mam to, co miałem? Halo? Mam. Okej. Lecimy, widzownia. Ale to w kolejnym odcinku już, oczywiście. Halo? Dobra. Chwila. Wiktor, ty dobra. Dobra. No, dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku Eluviena.